Patryk ma rogatą naturę i uwielbia prowokować. Bawi go, kiedy matki chowają przed nim swoje dzieci. Ale kości wreszcie zostały rzucone. Chce, a właściwie musi zobaczyć swoją drugą twarz, żeby zaznać odrobinę spokoju. Na szczęście na jego drodze stanął dziś Łukasz. O, wow. No mój drogi, powiem ci, że jest ostro. Można pomyśleć, że wracasz właśnie z cmentarza i zabiłeś tam kota. Nie no, kotki ja kocham. A ludzi? Generalnie to ludzie się mnie boją, patrzą na mnie z przerażeniem. Co ty nie powiesz? Mówią na mnie, że jestem opętany, że wyglądam jak diabeł, szatan. Ale jak to się zaczęło? Zaczynało się od małych rzeczy, jakichś dodatków, no i skończyło się właśnie na tym. Myślałem, że przesadziłem cię z kolorami, ale przy tobie wyglądam skromnie, więc chętnie zrobię sobie z tobą zdjęcie. Zanim cię zaprowadzę na ekspertów. Ej, no weź się uśmiechnij do zdjęcia. No, nie bądź taki ponury. Nie pasuje to do twojej stylizacji? Nie. Dobra, chodź, idziemy do nich. No, to chyba do nas. Dobrze, że mnie to minęło. Kaka potrafi trzeźwo, jak na barmana przystało, ocenić sytuację. Ale eksperci mogą podejrzewać halucynacje. A teraz uwaga! Diabeł! Wow! Wow! Cześć, Karolina. Patryk. No, okay. Wśród ekspertów chyba zabrakło egzorcysty. Nazywam się Patryk, mam 18 lat i na co dzień uczę się w liceum. To jest taki strój na co dzień? Tak. Chodzi tak do szkoły. Normalny. Normalny? Dla mnie normalny. W jakim mieście mieszkasz? W Świebodzicach, okolice Wrocławia. Matko, Świebodzice i tam chodzi do szkoły? Nie, dojeżdżam jeszcze dodatkowo. I dojeżdżasz czym? Busem. W takim stroju? W takim stroju. I wpuszczają cię? Nie myślą, że to diabeł biegnie na jasełka? Czasami nie tak. Nie ma zamykać mi z autobusu, bo jedzie, diabeł biegnie. Czasami tak? I co wtedy? No patrzą i mówią, o, idzie nasz diabeł. To, że lubię sobie pochodzić po cmentarzu, czy takie różne rzeczy, to nie czyni mi mrocznym, bo ja całkiem jestem wesołym człowiekiem. W ogóle, stary, ile ty się szykujesz? Potrafię do 3 godzin. Jezus Maria, 3 godziny? Czas. To jak ty masz na 8 do szkoły, to ty o 5 wstajesz? Tak, takie malowanie, 3 godziny, to nic takiego. Szybko mija, idzie wpaść w rutynę. Dobra, ale słuchajcie, moim zdaniem ten makijaż nie jest źle zrobiony. Zobacz, tutaj cieniowania na tych szóstkich, tutaj gilące. Pokaż. Wiesz co, jakby jeśli chodzi o wykonanie, to jest to wykonane dobrze, ale sam pomysł mnie przeraża, że tak chodzi na co dzień. Stwierdziłem, że stworzę coś nowego, jakiś nowy look. Tutaj mamy pajęczynę, tu mamy jakiś napis, co to znaczy? Witch. Szóstki, no nie za dobrze, soczewki, no i te rogi, zobaczcie. Rogi są takim dodatkiem do mojego stylu. Po prostu podkreśla moją osobowość. Jest właśnie tutaj dobrze użyte. Matko, ile tego jest? O Jezu, co to? Patrzcie! Mam lalkę stworzoną przeze mnie. Wbiłem jej właśnie łańcuch w głowę. I tak sobie noszę jako taki dodatek na szyję. Stylizacja od stóp do głów. No i te buty chyba są bardzo ciężkie, co? 1,5 kg. Jeden czy jeden. Dwa? Jeden. Matko święta, dobra, chodź. Wyglądasz strasznie, ale to jest bardzo dobrze zrobione. Gdybyś był charakterem z filmu, powiedziałbym, że kostiumograf naprawdę się napracował. Tylko po co to robić na życie? Robię to, ponieważ lubię, że tak powiem, taką sztukę wyglądu. Jesteś artystą. Że tak powiem tak. To po jasną cholerę przyszedłeś do naszego programu. Potrzebuję zmiany na potrzeby szkoły. W szkole stwierdzili, że mój wygląd jest przesadny, że można wyrażać siebie, ale nie w aż taki sposób, jaki ja to robię. To było pierwsze upomnienie? Teraz miałem drugie. I co się, będzie, jak będzie trzecie? Wywalenie ze szkoły. A próbowałeś chociaż się posłuchać dyrekcji i spróbować wyglądać normalnie? Tak, starałem się i chodziło mi to przez może 2 dni. No jakoś tak nie czuję się sobą, bo jak stonuję to, a jeszcze dodam to, a może jeszcze i to. I się kończy tak samo. Ty musisz, stary, po prostu z tym zerwać. Bo za chwilę szkoła zerwie z tobą. Ja podejrzewam, że jak on teraz pójdzie bez tego makijażu do szkoły, to go będzie głowa boleć. To go nie wpuszczą do klasy, bo go nie poznają. Właśnie, no to prawda. Ale może nam się uda go przekonać, że wygląda fajnie. Ja jestem za, jak będę mógł przejść się w twoich butach.